Słuchasz podcastu Bajeczne Słuchowisko Historia. Poznaj fascynujące zdarzenia, losy wyjątkowych osobowości i odwiedź niezwykłe miejsca. Gotowi? Gotowe? To zaczynamy. Pałac w Drogoszach został zbudowany w latach 1710-1714 z inicjatywy Bogusława Fryderyka von Dunhoffa. Dunhoffowie był to jeden z najbogatszych rodów w Prusach Wschodnich. Przedstawiciele rodu pracowali w służbie polskich królów i walczyli u boku m.in. Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Przypuszcza się, że projekt budowli opracował angielski architekt John von Collas. Pałac w Drogoszach jest największym pałacem na Mazurach. W 1816 roku w pojedynku zginął 20-letni Stanisław Dunhoff jako ostatni z linii rodu, nie pozostawiając po sobie potomka. Po jego śmierci, zgodnie z zasadami majoratu, w majątku przez około pół wieku rządziła kobieta – hrabina Angelika Cuduna. Hrabina Angelika miała duży wkład w rozwój majątku. Między innymi upiększyła wnętrza, zmieniając ich styl, rozbudowała znacznie park przypałacowy, rozwinęła zabudowania folwarczne. W 1830 roku na jej polecenie przebudowano przypałacową kaplicę na styl neogotycki. W lewym skrzydle pałacu, obok kaplicy, od strony ogrodu założono oranżerię, która pełniła także funkcję ogrodu zimowego. Natomiast w prawym skrzydle umiejscowiono apartamenty dla gości oraz teatr. Ponadto pałac słynął z bezcennych dzieł sztuki i rozmaitych kolekcji, wśród których znajdowały się m.in. flamandzkie arrasy, chińskie wazy, duża kolekcja egzotycznych motyli czy zawierająca kilka tysięcy woluminów biblioteka. Po śmierci Angeliki Cuduny majątek przejęła jej siostrzenica, hrabina Marianna Stolberg-Wernigerode, a ród Stolberg-Wernigerode nieznacznie powiększył dobra, jakie otrzymał po Dunhoffach. W połowie XIX wieku zarządzał terenami znajdującymi się na ziemiach powiatów kętrzyńskiego i mrągowskiego o łącznej powierzchni równej 5866 hektarów. Natomiast w samym pałacu, poza dobudowaniem pod koniec XIX wieku do przypałacowej kaplicy rodowego mauzoleum, nie dokonali znaczących zmian. Dobra pozostawały w ich rękach aż do zakończenia II wojny światowej, a ostatnim właścicielem majątku był Albrecht Graf zu Stolberg-Wernigerode. Co zatem wspólnego z królową nauk ma pałac w Drogoszach? Otóż, jak głosi legenda, pierwotnie pałac ten posiadał 12 kominów, czyli dokładnie tyle, ile jest miesięcy w roku, 52 komnaty reprezentujące ilość tygodni w roku, 365 okien, każde symbolizujące inny dzień, a także 4 kolumny po jednej na każdą z pór roku oraz 7 balkonów noszących nazwy poszczególnych dni tygodnia. Po II wojnie światowej bogate wyposażenie pałacu, m.in. arrasy, wazy chińskie, zrabowano i rozkradziono. W 1945 roku urzędowało tu NKWD. Nieliczne ocalałe eksponaty, jak portrety czy meble, zostały przekazane do Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, a cenne zbiory Biblioteki Rodowej von Dunhoffów przetransportowano na Uniwersytet w Toruniu. Znalazły się wśród nich m.in. dwa oryginalne zwoje egipskich papirusów oraz księga gości pałacu z wpisami Napoleona Bonapartego oraz cesarza Wilhelma II Hohenzollerna. Był to podcast Bajeczne Słuchowisko Historia.